pa 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 paczka. Pa 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 paczka. Wysyłają paczki hojni widzowie. Konkretnie to Ranalkus, dostawca, co się zowie. Konkretnie to Ranalkus, dostawca, co się zowie. Mam nadzieję, że jestem lepszy niż Skaldowie, a przynajmniej porównywalny. Witam was wszystkich w kolejnym unboxingu, unpatchkingu. Spolszczymy sobie to nieco. Tak, kolejna przesyłka od naszego stałego dostawcy, od Ranalkusa, mojego serdecznego znajomego, który wyposaża mnie w dobra różnego rodzaju prosto z kraju kwitnącej wiśni. Dzięki raz jeszcze, stary, jesteś wielki. Nie pamiętam, która już jest to wysyłka, trzecia czy czwarta? Nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie cieszę się. Jak widzicie, znowu pudło dosyć pokaźnych rozmiarów, a miało być tym razem mniej rzeczy. Miało być tym razem mniej rzeczy, ale jak widać, Ranalkus potrafi wyczarować konkretne rozmiary paczki za każdym razem. Także tak, przesyłka naprawdę konkretna, świetnie opakowana. Trzeba by się do tego dobrać. Robimy zatem ksink, ksink. I co, i otwieramy. Żeby dłużej nie przedłużać, zobaczmy, co będzie w środeczku. Dobrałem się już pomału do tego sezamu. W międzyczasie przyszła do mnie Paulina. Paulina, powiedz cześć. Powiedz cześć. Nie, ja nie odpowiadam na rozkazy. Ja to była prośba. No dobrze. Wiesz, muszą wiedzieć, że naprawdę istniejesz. Dobry wieczór. Że nie jesteś tylko wymyślonym przeze mnie fantomem. Jestem fantomem. Uwierzcie mi, ja naprawdę mam kobietę. Nie. Cicho, ma się dowiedzieć. Okej, okay, więc żarty na bok. Zobaczmy, co skrywa to przepasne pudlisko. Już na samym początku widzę, jak to jest wypakowane na maksa po prostu. Ła! Ja martw się kiedyś bić na Discorda i powiem, że to ja, twoja żona, zaraz mnie zbanują, bo nikt nie uwierzy. Nie mów hop, nie mów hop. Nie wiem, sam za to tu się zabrać. Tutaj jest po prostu tyle dobra. Zobaczymy może na początek to z brzeszku. Cóż to może być? Nylon Japan. Moment, może zrobię oszczej. Crystal Ball Forever. Kurczę, to jest chyba... Jest to spróbuj opakować, bo muszę przyznać, nie jestem pewny, czy Renarkos mówił mi o tym i co to może być, bo no, dokładnie nie jestem pewien. Miałaś rację, to są jakieś tekstylia. Miałaś rację. Torba i z tego co widzę, tutaj jest nadruk chyba takiego jakby buldożka francuskiego. Zrobimy zbliżonko, wyłuszczymy. Tak, to jest taki jakby buldożek francuski, jakieś serduszka. No tak, wygląda to na torbę. Możesz odpakować do końca, zobaczymy jej wymiary. Fajnie, no powiem, torba akurat zawsze się przyda. Nieważne czy na wyjście, zarówno na konwent, jak i do warzywniaka. No, zobaczmy sobie jakieś większe pudełeczko. I tutaj widzę, czeka nas chyba starcie z jakąś statuetką. Mini troba. Tak. Mini troba. Mini. No fakt, jest raczej malutka, ale może się nada na trzymanie czegoś. Wygląda na taką fajną wytrzyma. Tak, jak kupi... pieska? Nie mamy pieska. Raczej nie planujemy pieska. Chyba, że kotka. Dobra, ej, da się ściągnąć pieska z Japonii. Japońskiego pieska. Może jakąś figurkę. To by się tak patrzył, jak na tym memie. Tak. Właśnie a propos figurek, dostaliśmy z tego sobie kolejną statuetkę. Ostatnim razem była wśród statuetek Miku. Hatsune Miku, a tym razem jest to jakaś postać z Idolmastera. Idolmaster. Ale ładna. No owszem, Exo Figure Idolmaster Cinderella Girls. Kompletnie nic nie wiem na temat Idolmastera, zakładam jakaś seria anime. Ale z tego co widzę tutaj po opakowaniu, figurka może być całkiem ładna. Możesz ją przejąć. Możesz ją przejąć, wyjąć. Co tu dalej widać? Tutaj coś sygnowane One Piece. I czy to jest to, co myślę? Chyba tak, o ile się nie mylę, jest to to, o czym ostatnio Ranakos mi wspominał. To powinny być te takie małe karteczki. Karteczki? Nie, to będzie podkładka. Podkładka pod rysunki. Jest właśnie coś takiego w Japonii. To się nazywa, z tego co pamiętam, shitaijiki. To są takie malutkie właśnie jakby podkładeczki pod rysunki albo pod listy. Ludzie po prostu podkładają na to papier, sobie na tym piszą. I one stanowią właśnie takie itemy właśnie kolekcjonerskie. Są często ozdobione jakimiś ładnymi rysunkami. Na tej wypadku tutaj mamy postacie z One Piece. No i fajnie.
Całkiem ładne. Nie wiem, czy będę to konkretnie wykorzystał do tego celu właśnie, żeby na tym pisać, czy po prostu postawię sobie taki rysuneczek. One Piece fajny, co prawda nie oglądam już od dawna, nie jestem na bieżąco, ale kiedyś lubiłem. Może sobie gdzieś stać. No mniej więcej tak, jakąś to ramkę inaczej ma trochę być, no ale... Aha, zobaczmy sobie tę figurkę. Bardzo ładna. Nie zbieram na ogół statuetek, statuetki mało mnie interesują, ale kilka takich... Może sobie stać. Może sobie stać po prostu jako coś takiego estetycznego. Bardzo ładne, dzięki. Nie no, śliczne jest, naprawdę. Dostaniesz za to żelki, handel wymienny. Odwdzięczymy się. No tak. W jakiś sposób odwdzięczymy żelkami. Może sobie stać razem z Miku. Bardzo ładna, bardzo ładna. A znalazłam żelki imbirowo-owocowe. Także może się spodobają. No to pyszka. Okej, okay, weźmy sobie... No też nie, Ranarkus lubi Lukrecję. Trzeba mu coś... Tak, to jedyne co jest dziwne w tym człowieku, prawda? Tak. Nie, no, spokojnie, nie obrażamy niczego. Nie oceniamy. Powiem tak, nie obrażam absolutnie niczego gustu. Lukrecja po prostu to nie jest coś, czym się lubię. Dlatego może mnie nieco dziwić. Ale absolutnie, absolutnie nie obrażam czyjegoś gustu. Co my tu mamy? To wygląda jak jakiś... to jest chyba podkładeczka pod kubek, jak mi się wydaje. Ion Shiny... Co tu jest napisane? Shinagarim Son... Boziu, nie mogę się doczytać, przepraszam, jeśli coś się tutaj pomyliłem. Wygląda jak podkładka pod kubek z jakimś anime boyem. Anime boy pod kubek. Chyba, że jest to jednak coś innego. No, zobaczymy potem. Co jeszcze z rzeczy takich mniejszych? No pozwolę sobie najpierw ogarnąć przed jakimiś modelami, przed konkretnymi rzeczami, rzeczy mniejsze. Tutaj coś wystaje. A tak, kolejne materiały. Kolejne materiały modelarskie, cążki akurat zawsze. Tu się ostrość nie chcę złapać, łap się ostrość. Dziękuję. Cążki akurat zawsze na propsie. Akurat jedne takie stare, co mieliśmy, zaczęły już troszeczkę rdzewieć, więc no fajnie, że pojawiły się jakieś nowe. Zawsze się przydadzą. Materiały modelarskie zawsze. Tutaj też jest chyba jakaś torba. Czy to jest torba z Naruto? To jest torba z Naruto, date bajo! Naruto Shippuken! Shippuken! Naruto! Sasuke! Naruto! Sasuke! Ale fajna. Ale fajna, fajna, kurczę. Z tego co widzę, naprawdę fajna, mocna torba. A, z tyłu reklamy. Tak, tak. One Piece. To z kolei reklamy figurek, z tego co widzę. Luffy, jak się na postać z One Piece'a, obok Goku, Piccolo. Plastik torba, czy papier torba? Wiesz co, ona jest papierowa, ale chyba jest plastikowana na wierzchu, bo jest taka fajna, mocna. Fajna. Zobacz sobie. Może posłużyć. Papier kredowy. No, no właśnie, tego słowa mi brakowało. Kredowy papier. Ale taki fajny, wytrzymały. Nada się na pewno na noszenie ziemniaków z Lidla. Taki trochę pakunkowy, o. Możemy dać w tym prezenty gwiazdkowe tym starszym paniom na dole. Nie! Staramy się zdziwiły kobiety. Staramy się utrzymać dobre kontakty z sąsiadkami. Okej, okay, kolejne materiały modelarskie. Gundam markery zawsze. Bardzo dobrze. Gundam markery. Cudowna rzecz, nie tylko do modeli, nadają się nawet do poprawiania jakichś małych detali na legoskach. Sam dzięki nim poprawiałem nadruki na figurkach Fabulant, więc tak, jak najbardziej przydadzą się. Dwa czarne widzę, jeden szary. Super. Materiały modelarskie zawsze w każdej ilości. Co mamy dalej? Tutaj jakaś płaska rzecz. A, i to jest chyba to, o czym mi Ranaku wspominał. To będzie folderek na dokumenty z motywem z Gundam. Gundam Sentinel V... Ale Sentinel 5, nie wiem, niektóre te tytuły z Gundamów, szczerze mówiąc, są dla mnie troszeczkę nierozczytywalne. Wysiłam takie do szkoły. Pamiętam, jak ktoś mi kiedyś utożsamił, uświadamiał, że jak macie Gundam 00, to się nie czyta, ja to czytałem 00, a ktoś mi uświadomił, że to się powinno czytać 00. Także okej. Okay. Double 0? Tak, zweite 0. Zweite 0? Ale też fajnie. Akurat folderki na dokumenty też nam się przydają, bo przechowujemy różne papierowe rzeczy, więc możemy sobie przechowywać w jakiś ładniejszy też sposób, jakiś bardziej estetyczny. Co tutaj jeszcze takie płaskie rzeczy? O, ho, ho, ho. Efekt partiki, kochani. Customized efekt. Będzie więcej na filmikach efektów. No, dokładnie. Jakieś takie efekty właśnie blastów, wybuchów. Dzięki nim będzie można usprawnić sobie troszeczkę display naszych modeli. Tutaj z tego co widzę są jakieś efekty takich do dysz od modelu, efekty wybuchów. Kolejne jakieś opakowanie, takie blasty. Wow, no sporo jest tutaj tych efektów. Widzę tam jeszcze trzecie opakowanie.
Super, super. Bardzo lubię takie rzeczy. One bardzo usprawniają, urozmaicają displeje. Także fajnie, fajnie. No na pewno się przyda. Na pewno się przyda, jeśli będę kiedyś chciał robić jakieś takie bardziej artystyczne, jakieś ciekawsze zdjęcia figurką. Nie tylko gamplą. To co prawda są efekty głównie pod gamplę, ale myślę, że mogą się też nadać pod inne fiksy. No i co jeszcze? Ostatek jeszcze jakiś przed modelami, przed daniem głównym. To jest też coś, co pamiętam z rozmów z Renalkusem, zostanie wysłane. To jest, moi drodzy, talerzyk. Talerzyk z motywem z Phantasy Star Online. To jest jakaś seria RPG-ów, z tego co pamiętam. Tak, bo to jest sygnowane przez Segę. To jest jakaś seria gier, z tego co pamiętam. Starsza nawet jeszcze seria RPG-ów od Final Fantasy, ale mniej znana. No ja sam w ogóle się akurat na niej nie wyznaję, nie kojarzę w ogóle tych gier, ale ten talerzyk z tym motywem takiej buzi, nie wiem co to jest, jakiś kurczaczek, jakiś ptaszek, wygląda jak takie coś ptaszkowatego, taki jakiś stworek, bardzo sympatyczne, na pewno posłuży na jakieś kanapeczki, na jakieś ciasteczka. Fajne, fajne, ładne talerzyki, też zawsze, zawsze na propsie. No i co, moi drodzy, wydaje mi się, że zaliczyliśmy wszystkie mniejsze itemy i możemy przejść do moderni. Będzie plastik. Będzie plastik. I już widzę tutaj coś, co mi się bardzo podoba. O, jakie pudło. Jaki grubas. Nie masz już takiego? A ty nie masz za dużo sukienek? Nie, bo mam tylko trzy. To akurat prawda. Zaraz mi powiedzą, że nie jestem kobietą. Mogę cię dokobiecić. Kupić sukienkę? Poczekaj, bo ja takim męskim głosem teraz zajadę. Stachu, cicho, bo się męczę. I pod... Ale ja nie tylko męskim umiem, ja umiem też słodziutko. No wiem, Stasiu. No. No to teraz się przyznaję, że Staszka mam na imię, tak? Stachu. Znam, ale mnie jeszcze kochasz. No! No. No i widzicie, jak się kochamy. O, jaki ładny ten talerzyk. Weź tutaj pokaż, tak? A, plastikowy, ale ładny. Ładny. Może być właśnie na jakieś ciasteczka. Taka buzia. Fajne, naprawdę fajne. Podłożę pod kwiatkę. Pod kwiatki też się chyba nada. Ale żeby mi było takiego Też ładnego mi wzoru było na kwiatek. żartuję. Jasne. Okej, kochani, ja przechodząc do modeli. Tak, trafnie zauważałaś, że być może mogę już mieć takiego, ponieważ to jest ta stylistyka, którą ja lubię. Czyli zeońskie cyklopy. Goof Custom, o ile się nie mylę, Master Grade. Tak, kolejny Master Grade. Czyli to będzie większa skala, bardziej skomplikowane i generalnie już się jaram. Jak wiecie, uwielbiam te wszystkie Tym razem zeońskie. pokażę wam, jak budował. A może Ale cię zrobię, złapałam. może zrobię jak. No dzięki. Nie, no mogę wrzucić jakieś tam małe fragmenty z tego, z budowy. Czemu nie? Goof Custom generalnie zawsze mi się podobał. Taki po prostu zakół, ale usprawniony. Z wielkim działem, z tego co pamiętam, z wielkim takim biczem. Ma palce strzelalce. Palce strzelalce to fajna rzecz. No już widzę. To będzie fajne, bardzo fajne składańsko. Także już wiecie, czym będę się zajmował. Ale temat zaoskich cyklopów się tutaj nie kończy, bo widzę tutaj. Tak jest. Klasyczny Zaku 2. Klasyczny Zaku 2, ale też jako Master Grade. Także ci, którzy oczekiwali więcej Master Grade'ów na kanale, mogą być zadowoleni. Mogą oczekiwać jakichś większych, bardziej skomplikowanych modeli, bo na pewno dwa tutaj są już do poskładania. Klasyczny, poczciwy zakup. Wiadomo, oj, coś tu padło. Są to są akcesoriów, takie jak powinien mieć zakup. Są te wszystkie karabiny, są missile pody. No, z tego co widzę, pozowalność naprawdę, naprawdę nieziemska. I chyba będzie mógł ruszać oczkiem. Coś, czego mi brakowało na pewno modele high grade. No, naprawdę pozowalność, pierwsza klasa, wielkie pudło. Będzie znowu składanie. No ostatniego Master Grade'a składałem, nie wiem, chyba ze 3, ze 4 godziny, także będzie co robić. O, tutaj jeszcze trafiły się, z tego co widzę, jakieś mniejsze rzeczy. O, i to są chyba też kolejne właśnie takie podkładeczki, prawda, pod rysunki. Coś z Gundama. O, nawet z tyłu to ciekawie wygląda. Takie trochę przebijające się. Jakieś plasticzne. Ja, i chyba to są chyba te podkładki też pod rysowanie. Ładne, estetyczne. Tutaj podobne z Goku. Chyba, że to są te małe karteczki na... To konkretnie jest chyba ta mała karteczka na autografy. Też jest coś takiego.
No i tu jeszcze postacie z Gundama na takim plasticzku. No, ładne, ładne, estetyczne. Co tu jeszcze z boku wskoczyło? A, więcej. Więcej tego typu rzeczy. O, też, też ładniutkie. Aha, okej. Nie, nie jestem do końca pewien, czy mogę takie rzeczy tutaj pokazywać, ale no dobra. Najwyżej, najwyżej coś tu się wytnie, coś tu jest bluruje. O, ten rysuneczek. Naprawdę ładny. To na pewno jest jakiś tam serii postać, ale no nie kojarzę, nie kojarzę. To jest ta chyba Rem? Jakoś takiej było. Kojarzę coś imię postaci, ale nawet nie pamiętam serii, z jakiej ona pochodzi. Ja oglądam bardzo mało anime. Na świecie to praktycznie, praktycznie w ogóle nic. A to co to jest? To wygląda wręcz jak jakiś set znaczków pocztowych też z postaciami z anime. Ale to jest pewnie po prostu też taka właśnie podkładeczka pod rysunki. O! I podobna rzecz troszeczkę dziś trwała. A co, Miku? Ja nie rozpoznam. Myślisz, że to naklejki są bardziej? A to nie wiem. Spróbuję ocenić organoleptyczny. Chociaż nie, z bliska to już mniej przypomina naklejki. No okej. Okay. I tutaj też taka podkładeczka z figurką Miku. To jest chyba Nendoroid, to ile się nie mylę. To jest chyba z jakiejś gierki. Prawdopodobnie. Także ładne. Ładne, estetyczne. No i dobra. Przejdźmy jeszcze do ostatnich modeli. Tutaj jest mniejsze pudło. No właśnie, tak to jest być krótkowidzem. Z daleka wydaje się coś innego. Powiedz to mnie. Też, ja też krótko widzę. Daleko patrzę, krótko widzę. O, i jeszcze jedne. I, a, i to są chyba też, też właśnie te karteczki, kartoniki pod, pod autografy. Najbardziej znana Gundamowa hodowa. Hotowa, Gundamowy Hasbando, czyli Char Ensemble. I z innej serii. I tutaj chyba jest jakiś autograf. Tak, o ile się nie mylę, właśnie tak. Ranekus mi wspominał, że jeden z tych itemów, jedna z tych podkładek będzie okraszona autografem jakiegoś autora dojinów, którego w ogóle nie znam. Ale spoko. Może być, może być. Nawet nie umiem odczytać tutaj tego podpisu. Czemu nie? No i ostatnie dwa modele. Szum, szum, bum. Czy to jest... A, to jest dalej High Grade. Tym razem High Grade, czyli prostszy modelik. Kolejny RGM 96X Gesta Special Operations Mobile Suit, czyli troszeczkę mniejsza, mniej skomplikowana wersja tego mojego pierwszego Master Grade'a. Też, to już też był GM. No spoko, spoko. Też będzie do złożenia. I sobie powiedzmy stanie z tą większą wersją. I tu, o jeśli nie mylę, tak. To będzie kolejna ciekawsza rzecz. Typowy Gangnam. Wszystkie takie same. To nawet nie próbuję zaprzeczać, bo oczywiście dla mnie też te takie najbardziej podstawowe Gundamy też w sumie mocno się zlewają. Ciężko mi powiedzieć, jakie to jest serii Gundam GP01 Zephyrantes. No na pewno wszyscy Gundamiarze poprawią jakoś w komentarzach, jaka to jest seria. Ale co się liczy? Się liczy to, że to jest Real Grade. Real Grade, kochani. Czyli coś znowu o klasę troszeczkę wyżej od High Grade'ów, ale dalej skala 1 do 144. Czyli więcej części, więcej malutkich elementów, bardziej upierdliwe do składania, ale bardziej szczegółowe. Postaram się zachować cierpliwość, chociaż też kiedy wlatują jakieś drobne elemenciki, potrafię się zniecierpliwić. To będzie Gundam kierowca. Gundam kierowca? Mini ludzik w środku. A w ten sen. A to w sumie bardzo możliwe, zastanawiam się to. No w tym Master Grade pierwszym, który składałem, była mi mikrofigurka pilota, której zresztą nawet nie da się wygodnie wyjąć, więc być może, że tutaj też będzie coś takiego. Ciężko mi coś więcej powiedzieć, po prostu typowy Gangnam, biała mordka, ta korona i tak dalej. Wszystko co mi się kojarzy tak z typowymi Gundamami. Ale jestem ciekaw bardzo tego experience'u, tego doświadczenia z Real Grade, także zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy. Tyle dobra, tak to się wszystko prezentuje. Tutaj, jak widzicie, łącznie 4 modele, 2 większe, 2 mniejsze, figurka, efekt party i trochę papierowej i plastikowej drobnicy. Także cóż, znowu jest to robić. Znowu będzie składańsko, także fani różnych, prawda, japońskich robotów mogą się cieszyć, że... Teraz będę musiała Cię poprosić, żebyś więcej takich podkładek pod kubki kupił, żebyśmy mieli komplet. O! No.
No sobie tak. Mówię, o ile to jest podkładka pod kubek, bo w sumie to nie ogarniam. Trochę przypomina mi Tazosy, jak były wcześniej. Troszeczkę tak, troszeczkę tak. Pamiętasz? Tak. Była nawet metalowa seria Tazosów, no. Oczywiście mniejszy. Więc mówię, ja obstawiam, że to jest podkładka pod kubek, ale mogę się mylić. Na pewno nie pomylę się co do torby i talerza. No, te akurat itemy ogarniam, o co chodzi. A potem się okaże, że to jest specjalny talerz na specjalną potrawę, która wygląda specjalnie tak jak ten specjalny stworek i tylko z nią można tego to podawać. Chyba tylko dla specjalnych ludzi. No. W komentarzach nas i tak sprostują. No. Na pewno. Już prostujcie. O, to też chodzi. Ja się na wszystkim nie znam, dlatego zawsze chętnie posłucham co, gdzie i jak. Taki już los człowieka. Dostaje rzeczy, a ja sam nie wiem, co dostaję. Ale się cieszę. Jak najbardziej się cieszę. Bardzo, bardzo raz jeszcze wielkie dzięki Renalku. Paczka naprawdę bardzo konkretna. Będzie szła paczka zwrotna, jak żelek na kupie. Obiecujemy. Będzie na pewno zapłata w żelkach. Albo w inny sposób. Jak tam chcesz książkę, też możesz dostać. W jakiś sposób na pewno się oddzięczymy. Także no, naprawdę. Dzięki wielkie. Miała być paczka mniejsza, a jest naprawdę konkretna. Jest być z czego zadowolonym. Także tak się to wszystko prezentuje. Piszcie w komentarzach swoje wrażenia. Piszcie, co chętnie zobaczylibyście jako pierwsze na kanale. I cóż, pozostaje nam to wszystko jakoś ogarnąć. Brać za składanie, za, nie wiem, robienie kanapeczek i kładzenie ich na tym pięknym talerzyku. Dzięki wielkie za uwagę. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam oczywiście na Instagrama, zapraszam na Discorda. Wpadajcie, komentujcie, lajkujcie, subujcie, co tam chcecie. I do następnego razu. Cześć! Ciągną sanie, góralskie koniki. Hej, YouTube mi to zdejmie, bo piosenka... Są janosiki. Ale ja nie śpiewam tak dobrze, żeby zdjęli. Hej, pa! Na razie, kochani, cześć.